Witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Firkowska. Dzisiaj, słuchajcie, według Waszych prośb spełnię Wasze wymagania. Staram się zrobić naprawdę ciekawe filmiki, takie, które byście chcieli oglądać, więc co robimy dzisiaj? Więc robimy z drutu, a mianowicie renifer z drutu. Bardzo dużo w komentarzach pisaliście, że chcielibyście, żebym pokazała, jak zrobić właśnie czy jelonka, czy sarenkę, czy renifera. Już nie ma to znaczenia dla Was jakby chyba dużego. Chodzi o samą konstrukcję zrobienia tego jelonka. Ja będę robić renifera, bo to taką mamy teraz świąteczną tematykę. Więc tu mam przed sobą drut aluminiowy, florystyczny, więc jest naprawdę gięciutki, elastyczny, fajnie się go formuje. Do dzisiejszej pracy potrzebujemy jeszcze oczywiście obcinaczek. Już wcześniej powiedziałam, to są obcinaczki ze wspomaganiem, bo wszystkie druty tniemy obcinaczkami do drutu. Sekator jest do żywych materiałów, gałęzi, patyków i tym podobne, a obcinaczki do drutu są do druta, ponieważ po prostu się inne narzędzia tępią od drutu. To jest specjalistyczne, twarde, utwardzane metal do obcinania właśnie metalu. Więc idealnie właśnie takie obcinaczki się nam przydadzą. I oczywiście krok po kroku pokażę Wam, jak zrobić takiego renifera. Oczywiście wstęp był, więc no cóż, no po prostu bierzemy się do dzieła. Zapraszam. Robię sobie pierwsze co, konstrukcję, czyli tak, zaczynam sobie od nóżek, jaką wysokość chcę. No gdzieś taka, myślę, że mi starczy taka. Tak, jedna nóżka. Już zaczniemy sobie konstrukcję w głowie. Druga nóżka. Oczywiście to wszystko jest do poprawki. Będziemy wszystko jeszcze sobie zmieniać. Tu jest brzuszek. No i następna nóżka. Proszę. Jest to. Tak. I wracamy. A nie, nóżka! Jeszcze nóżka! Ojeju, ale zmi się rota. Nóżki bym zapomniała. Ekscytuję się tym, że Wam tu wszystko pokazuję i zawsze, jak już wcześniej, kiedyś już nawet powiedziałam, że przy pracy ciężko się wysławiać, ponieważ człowiek się bardziej koncentruje na tym, co ma zrobić. Ok. Więc no, proszę bardziej obserwować, niż mnie słuchać, bo ja to tam czasami plecę trzy po trzy. Ale ok. Więcej będę robić, niż mówić, bo to jest ważne. Ważne, żeby jednak skoncentrować się na tym, co się robi, tak? Więc zapraszam do oglądania. Dość gadania. Jak coś będzie konkretnego, to powiem.
i oto mój. Renifer. Nie robiłam bardzo dokładnego, bo nie chciałam Wam... Oczywiście mogłabym tutaj jeszcze dziergać, proporcje pięknie dopracowywać, ale nie o to chodzi. Chciałam Wam pokazać prostą formę tego niferka. No i oczywiście mam nadzieję, że będziecie próbować. Drut jest naprawdę fajny, elastyczny. Można go kupić przez internet lub na giełdzie florystycznej. Ja kupowałam przez internet, powiem szczerze, jest trochę taniej. No i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Ale oczywiście, słuchajcie, jeszcze zrobię Wam drugą opcję renifera w następnym filmiku, żebyście mieli porównanie z łatwością, który jest łatwiej wykonać, tak? Więc zapraszam do oglądania jeszcze kolejnego filmiku, który będzie pokazywał też, jak zrobić renifera z innego materiału. Chyba się domyślacie, z jakiego, co. Więc idę zrobić jeszcze jakąś fajną aranżację, żeby Wam pokazać jeszcze, w jaki fajny sposób można go zaaranżować. Wszędzie na paprarapecie, na stoliku kawowym, przed tarasem, na tarasie, na balkonie, wszędzie można go postawić naprawdę, bo to jest nierdzewny drut i nic się z tym nie stanie. Także dziękuję bardzo za oglądanie, za polubianie i za subskrypcję. Widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia!